Witam. Drodzy Państwo, dochodzą mnie głosy, że filozofowie, zwłaszcza francuscy i filozofki francuskie, przewidują upadek Kościoła. Nic bardziej mylnego. Oto list otwarty ku pokrzepieniu serc. List świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Także upadku Kościoła nie będzie. Z jakiego powodu? A no właśnie z takiego, że Bóg powołuje do pracy w Kościele. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. I mogą sobie filozofki francuskie gadać, pisać książki, ale muszą pamiętać, że jeszcze jest powołanie, że Bóg powołuje. A jak powołuje, to też będzie Kościół istniał. Bo w Kościele są ludzie szczęśliwi i Kościoła potrzebują tak jak wody. A ktoś by mógł powiedzieć, ale przyszło takie pokolenie, że woli wino, piwo, wódkę, szampan i wody już nie chcą. Drodzy Państwo, ale jak już wypiją tego szampana, te piwo i to wódkę, to z czego zrobią piwo? Musi być woda. Musi być woda. Jestem zdrojem wody żywej. W Kościele jest woda. Spod ołtarza wypływa woda. Jest napisane. I tu jeszcze taką ciekawostkę wychwyciłem w czasie czytania. Od wieków, czyli tam nie ma czasu. Nas jeszcze nie było, bo ja wiek nie żyję. Od wieków poznał. I tutaj jest jeszcze jedna kwestia. Przeciwnicy Kościoła zarzucają nam w Kościele, że modlimy się do obrazów. Że obrazy nie powinny być. To by Bóg zaprzeczył sam sobie, bo tu jest takie zdanie, by się stali na wzór obrazu Jego Syna. Czyli Jezus Chrystus jest w obrazie. Na wzór obrazu Jego Syna. Jak to można się czepiać do obrazów? Przecież Pan Jezus jest na obrazie. To nie jest ręką uczyniony, ale jest w obrazie. To jest zdjęcie brata Elio. Tak wygląda Pan Jezus. Można sprawdzić. Tak. I tu jeszcze powiem, że były kryzysy. Pewnie, że były. To takie są fale. Francji przecież, jak prześladowali Kościół w czasie rewolucji francuskiej. Tak. A teraz jeszcze poruszę kwestię, nie wiem, czy w oddzielnym filmie, albo razem już powiem. Że Europa się starzeje, średnia wieku rośnie, ba. Może nie wiedzą, może wygodnictwo, ale w czasie pandemii, kiedy życie ludzkie było zagrożone, ja byłem filmować nad brzegiem jeziora inscenizację Do zmartwych stał Pan. I sfilmowałem dziewczynę siedzącą na... No właśnie, jaki to może być ptak? Jaki to może być ptak? Tu jest dziób. I tu skrzydło. I tu skrzydło. Dziewczyna siedzi oparta. Tu ma warkoczek z tyłu. Ma maskę na twarzy. To był czas, kiedy maski były noszone. Tak. Siedzi dziewczyna siedząca na orle. Też orzeł. Na ptaku, na orle. I to był znak ku pokrzepieniu serc, kiedy były puste ulice. Wtedy jeszcze my nie wiedzieliśmy, jak to się zakończy. Może wymrze pół świata. Dziewczyna siedząca na orle jest odpowiedzią na to, żeby zachęcić, chyba to o to chodziło, młodych, żeby się starali, nie? Starali. Teraz jeśli chodzi o jeszcze jedno zdanie. Ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję mój kościół, a jego bramy, tego kościoła,
siły piekielne nie przemogą. Tak jak było w potopie, Kmicic nadciągało wojsko szwedzkie, a Kmicic mówi, bramy trzymajcie zamknięte. Gdy wrót nadciąga, zamknąć bramę. I tu jest w Chroślu anioł nad Chrystusem Królem. Mówiłem, że Chrystus jest królem, ma koronę. Ma koronę, ma insygnia królewskie. To jest objawienia. Dla tych, którzy wątpią, że może coś stać się z Kościołem, to niech oglądają moje filmy, albo proponuję te moje filmy rozesłać, po, jeżeli ludzie, ktoś, jakiś kościół gdzieś tam, czy gdzieś ktoś upada na duchu, rozesłać moje filmy. Ja przygotowuję świat moimi filmami na jubileusz 2000-lecia ukrzyżowania i zmartwychwstania, który będzie w 2033 roku. Jubileusz 2000-lecia. Teraz mamy 2023, a za 10 lat będzie jubileusz 2000-lecia, jubileusz ukrzyżowania i zmartwychwstania Pana Jezusa. To są, ja przygotowuję świat, a to są znaki, że dostałem tak jakby takie upoważnienie przez te objawienia. Że Bóg jest, że Bóg daje znaki, żebyśmy nie upadali na duchu. A tutaj wcześniej jeszcze, gdy grałem i mówiłem poemat do Boga Ojca, tu jest twarz, to na drukarce, te kreski są drukarki, mam taką drukarkę. No, tu jest twarz, oczy, ja mówiłem wiersz do Boga Ojca, mam nagrane w Rzeczej Ławce. I tym wszystkim nas Bóg Ojciec obdarzył, poemat. I wtedy do domu wróciłem, to są objawienia, to są ku pokrzepieniu serc, żebyśmy nie tracili ducha. Bogu dziękujcie, ducha nie gaść. I na koniec, gwoli jeszcze filozofów, to jedno zdanie przeczytam z Metafizyki, Muzyki i Filozofii. Jedno zdanie tylko przeczytam. Na koniec, jedno. Abstrahując do problemu prawdziwości tego założenia, należy zauważyć, że stanowisko stanowiło ono rodzaj wyzwania dla artystów. Od nich to bowiem, a nie od filozofów, należało oczekiwać ostatecznego rozwiązania problemów metafizycznych. Podkreślę to zdanie. Od artystów, nie od filozofów. Artyści działają z natchnienia Ducha Świętego. Jak to jest napisane w psalmie. Wielbiąc Boga Ojca pieśniami pełnych ducha. Artyści tworzą pod wpływem Ducha Świętego. I od takich obliczeń, że może to, może ludzie nie będą chcieli mieć potomstwa, może nie będą chcieli do kościoła chodzić, jest jeszcze Duch Święty. Ostatnie ma zdanie. Bóg Ojciec chce być chwalony, a skoro Bóg Ojciec chce być chwalony, Kościół będzie istniał. To wszystko powiedziałam ku pokrzepieniu serc. Dziękuję za wysłuchanie.